Siemanko, jesteśmy na WRS Arenie. Będziemy dzisiaj nagrywać najlepszy trening strzelecki na świecie. Żeby to zrobić, potrzebujemy piłek, potrzebujemy pachołków i potrzebujemy się dobrze rozgrzać. Więc zaczynamy jedno okrążenie dookoła boiska, o rozgrzewka ogólnorozwojowa i napinamy proce i strzelamy na bramkę. No, jesteśmy już po rozgrzewce. Widać, że chłopaki są zaangażowani, rozciągają się, rozgrzewają się. Nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem drugim trenerem w Izolatorze Bogu Chwała i dobrze mi poszło, bo w tej rundzie strzeliłem 9 goli, co byłem drugim trenerem, więc dobrze mi poszło. Drużyna nie grała najlepiej, ale ja strzeliłem 9 goli. Słuchajcie, zaczynamy ćwiczenie strzeleckie. Ustawienie tych pachołków. Ustawiamy pierwszą linię na wysokości 20 metra, tak żeby to była odpowiednia odległość na strzał z dystansu. Drugą linię cofamy o 6 metrów i ustawienie wygląda tak. Luco jest na pozycji A, Maciek na pozycji B, Jeryk na pozycji C. Dobra, pokazujemy bez bramkarza, jedziemy. Dawaj. Zagranie, przyjęcie, strzał, Maciek następna piłka, klepa, plecy, strzał, odwracasz się, zagranie i strzał. Dobra, za chwilę to z bramkarzem zrobimy. Zróbmy to jeszcze raz, tylko dynamicznie. No i tak to właśnie ma wyglądać. Trzy strzały, zmieniamy się, kręcimy się w koło i ładne brameczki strzelamy sobie na spokojnie, bez jakiegoś pośpiechu. 20-25 minut spokojnie możecie trening zrobić. Następne ćwiczenie, bardzo fajne, myślę, że prostsze, tutacz, czyli z lewej strony dostajemy 5 piłek, z prawej strony dostajemy 5 piłek, mamy w dwóch kontaktach przyjąć i strzelić. Dostajemy z prawej, dostajemy z lewej, przyjmujemy i strzelamy za linii, którą sobie wyznaczycie. My wyznaczyliśmy 19 metrów. Dobra, to ćwiczenie. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest pierwszy kontakt, przyjęcie kierunkowe do strzału, no i później już decyzja o strzale, dobre ustawienie. Ale to przyjęcie moim zdaniem jest kluczowe. W ćwiczeniu tutaj, Luco, pokaż jak to się robi. Malinka. Tak? Tak? Okej, i strzał był dobry, tylko ponad bramkę. Ja wam pokażę jak to się robi. Przyjęcie i strzał. Nic prostszego, bramkarz nie jest w stanie tego obronić. Jeżeli dobrze przyjmiecie, uderzycie zdecydowanie mocno, to jest fajne ćwiczenie.
Ostatnie ćwiczenie strzeleckie, dośrodkowanie, strzał z pierwszej piłki. Może być z nogi, może być z głowy. Najważniejsze, że strzał robimy sprzed białej linii, to jest linia około 10 metrów, tak żeby bramkarz nie mógł wyjść do chwytu, nie łapać. Także Luco wrzuca, Maciek strzela, pokażmy. Świetna wrzutka i prawie dobry strzał. Maciek, pokażę. Na lewo daj. Pokażę. Ale nie mogę białej przekroczyć. Nie mogę białej. Można z głowy, daj. Jak ten. Także lecimy sobie tak 10-15 minut na koniec treningu. Jesteśmy po treningu, całość zajęła nam około godziny. Lucowi poszło najlepiej, bo zdobył 17 z goli, 17 bramek, Maciek 15, ja 13, ale to jest bardzo fajny trening, bo oddaliśmy, myślę, około 40-50 strzałów, 17 bramek, więc jest dobrze. Luco, gratulacje, a Eryk, skuteczność do poprawy na bramce. Tu jest ten... Po strzelbie, dalej strzelba. Tak, po strzelbie chłopaki zostają jeszcze na rebounder, rzucają sobie i napinają proce. Ale to już, jeżeli macie takie przyrządy w domu. Dzięki, oglądajcie, subskrybujcie.